petycję do Rady Gminy w Baniach Mazurskich. Ta petycja jest podpisana przez matki. Będę mówić do ojców, jakoś ojcowi się coś nie interesują chyba swoimi pociechami. Tutaj mam podmatę. Jeden jest, jak pani chce, to mogę złożyć podpis. Spóźnił się pan, spóźnił. Ale popieram całym sercem, bo to jest bardzo pisane. Dobrze. Panie Mazurskie, 5.10.2011 rok. My, mieszkańcy Bań Mazurskich oraz ludzie związani z tą gminą, pragniemy wezwać Radę Gminy do rozważenia tematu pilnej potrzeby powstania publicznego przedszkola. W naszej gminie przybywa nowych mieszkańców, a gmina niewiele uczyniła w kierunku edukacji małych obywateli. Obecnie rodzice są zmuszeni zawozić dziecko do pobliskiego przedszkola w rodzinie. Dla bogatszych pozostaje zawsze wynajęcie opiekunki. Mamy nadzieję, że opinia osób podzielających nasze zdanie pozwoli coś zmienić w tej kwestii, otworzyć oczy na ten problem osobom, których on nie dotyczy, a które są władne do podjęcia konkretnych działań zmierzających ku wsparciu rodziców małych dzieci w codziennej nad nimi opiece. W końcu to przyszli podatnicy, tak zupełnie pragmatycznie na to patrzą. Dobre publiczne przedszkole to budowanie lokalnych więzi i troski o miejsce, które jest nie tylko sypialnią, ale może stać się miejscem tętniącym życiem, gdzie mieszkańcy będą spędzać czas i chętni będą brać udział w lokalnych inicjatywach. Powyższa inicjatywa jest dowodem troski o własne podwórko. Mamy własną gminę i własne władze, budujemy lokalny patriotyzm. Skuteczne może też się okazać zorganizowanie referendum w danej sprawie. Przeprowadza je się na wniosek co najmniej 10% uprawnionych do głosowania mieszkańców gminy. Stanowi to ustawa z 15 września 2000 roku o referendum lokalnym, Dziennik Urzędowy nr 88, pozycja 985. Licząc na akt dobrej woli i poparcie Rady Gminy, prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby z poważaniem. No też tutaj jest spora liczba podpisów. Czy też Państwo radni chcą zobaczyć? Proszę bardzo. Przechodzimy do tego punktu złożenie propozycji do budżetu gminy na 2012 rok. Może pan Skarbnik nam... Jeśli chodzi o nasze przedszkole, nic nie będzie tylko przeczytane i tak o. No, przechodzimy do tego punktu złożenie propozycji do budżetu gminy. I teraz poproszę pana Skarbnika o przedstawienie, ile będzie miał pieniążków ewentualnie na jakieś inwestycje. Może tak w przybliżeniu, czy w ogóle jest szansa. Jest szansa, żeby... Szanowni Państwo, na dzień dzisiejszy ja nie odpowiem na to pytanie, dlatego że tak, mamy uchwaloną procedurę uchwalania budżetu. Tam wyszczególniono w tej uchwale Rady Gminy na jakiej zasadzie. Termin składania wniosków do projektu budżetu na 2012 rok, oczywiście, które należy składać do wójta. Wójt do mnie żadnego wniosku do tej pory nie przekazał. Nie wiem, na pewno ma jakieś wnioski i trudno mu powiedzieć, bo nie wiem. W każdym bądź razie już ten termin minął. Do 10 października mają nasze jednostki dać plany finansowe. Tam jest określone. I po zebraniu tych materiałów dopiero będzie można określić wysokość tego wszystkiego. Także to jest troszeczkę za wcześnie. Ale propozycje już mamy. Dobry kilkunastu lat. Proszę? Mówię, że to wcześniej jest już dobre od kilkunastu lat. Nie wiem, w przedszkole funkcjonowało wszystko, no to przecież nie. Ale jakie przedszkole, przepraszam bardzo? No nie jest przedszkole, to jest po prostu przechowanie dzieci. Ja nie wiem, czy wy żeście byli tam i widzieli, co tam się dzieje po prostu. Ale kiedy to było? To nie jest przedszkole, to jest... A od ilu lat mieszkam w tej gminie? Może ja zabiorę głos. Jeżeli Państwo przechodzicie na komisję, bo komisje są jawne i sesje, ale proszę zachować porządek, naprawdę. Proszę, jeżeli ktoś chce zabrać głos, podnieść rękę, wstać i przedstawić się, i bo pan skarbnik jest urzędnikiem państwowym i tutaj naprawdę urzędnikiem i nie ma tu co przekrzykiwać, tylko po prostu zachować jakieś normy etyczne, bo się robi taki chaos. Nikogo nie negujemy, każdy może przyjść. Proszę bardzo, przedstawić się i poprosić o jakąś odpowiedź. Proszę bardzo. To może wreszcie, dzięki temu hałasowi naszemu, który tutaj tworzymy, może wreszcie gmina usłyszy i uświadomi sobie nasz ale problem. Ale przecież zobaczy pan, jak jest przyjemnie. Dobrze, dobrze. To dyskutujmy, tak? Tak jak wcześniej wspomniałem, już w 2009 roku, gdzie od 2 lat istniał program, tak?
tworzenia przedszkoli i punktów przedszkolnych w obszarach wiejskich z kapitału ludzkiego program 911. Dokładnie tutaj można sprawdzić, tam Państwo znajdą wszelkie dane. Mam ze sobą wydany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej formularz z roku przedszkolaka, wydany na 2008 rok. Są podane rozliczenia z lat wcześniejszych, jakie pieniądze są wykorzystane. Później pieniądze, jakie Unia i budżet państwa ceduje na tą kwestię w latach 2007-2013. Rozliczenia rokroczne pokazuje, że wykorzystane było 20-30% tych pieniędzy. Świadczy o czym? Moim zdaniem albo o opieszałości lub, no nie wiem, no jak to inaczej określić, to po prostu dezinformacji, czy braku odpowiednich pracowników, którzy zajmą się pisaniem projektu. Jeżeli w naszej gminie brakuje osób, które mogą zająć się pisaniem projektu, ja Państwa poinformuję, że w każdym mieście powiatowym znajdują się firmy, które chętnie zajmą się pisaniem projektu, przygotowaniem projektu dla gminy, jeżeli gmina tego nie potrafi zrobić. Bo zainteresowanie i potrzeby wśród mieszkańców Bani Mazurskiej, czy samej gminy jest spore. Sam osobiście wożę swoje dziecko i dziecko szwagra do Boćwinki, gdzie to jednak udało się zorganizować, gdzie miejscowość jest dużo mniejsza. Wystarczyły chęci. Takie przedszkole istnieje i dodatkowo dziecko mogę zostawić nawet po godzinach, gdzie urzęduję przedszkolu, bo jest dodatkowo świetlica. Bo ci Państwo skorzystali z tego właśnie programu, z tych pieniędzy skorzystały. Dlatego, no nie wiem, no minął długi czas od tamtej pory. Zmieniły się władze, może nowe władze pomyślą o mieszkańcach tej gminy i o dzieciach, które tutaj będą kształcić się od samego początku. I może dzięki temu, że tak naprawdę te dzieci będą wdzięczne za to, że to my je wykształciliśmy, nasza gmina, może one będą miały chęć później zostać w tej gminie i dalej coś z tą gminą robić w pozytywnym kierunku. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jaka liczba dzieci w tej chwili jest chętnie do takiego przedszkola, bo to jest ważne, jak dużo dzieci będzie chodziło. I do Boćwinki się wchodzi do nas 6. W związku z tym tutaj padło pytanie o radni Wódki. W tej chwili organizowana u nas była Akademia Laureata, która tak się nazywa, to taka forma opieki dziennej, możemy tak nazwać, że to nie jest forma przedszkolna. W tej chwili do Akademii Małolatka uczęszcza około 17 dzieci. Z tego, co mi wiadomo, do Boćwinki, odległej od nas, nie wiem, ile tam podajcie, 18 wyjeżdża 11 dzieci. Bardzo dużo, a są spora grupa dzieci, które nie chodzi do Akademii Małolatka, dlatego że nie możemy sobie pozwolić na większą liczbę dzieci, bo pomieszczenie nie spełnia warunków. Nie chodzi ani do Akademii, ani nie stać rodziców na wyborzenie do Boćwinki. Naprawdę problem jest, i jeżeli mamy tutaj pomieszczenie po Straży Granicznej, zastanówmy się, wiemy dobrze, że tutaj, jak Pan mówił o programach unijnych z KO, tak, tylko te programy są na funkcjonowanie przedszkola, a budynek po Straży Granicznej potrzebuje projektu inwestycyjnego. Nie da się z tego programu, dlatego prośba do radnej gminy, żeby jednak przemyśleli, bo to nie jest problem 2-3 lat, to się ciągnie od kilkunastu lat, a dzieci przybywa naprawdę. My sami widzimy, tutaj jest radny Kulisz, który też, czyli naprawdę dzieci jest coraz więcej. I będziemy się borykać latami z tym problemem. No nie chcemy tego, żeby no, w miejscowości Boćwince dzieci nasze wyjeżdżały i co się okazuje, że tam jednak można zrobić tego w gminie Bani Mazurskiej. Dziękuję bardzo. A jeszcze Pani Radna przyjęto? Trudno mi powiedzieć na dzień dzisiejszy, dlatego że powiem tak, to co wspominałam wcześniej, w przyległej gminie Budry też nie ma przedszkola i rodzice z Budek zaoferowali się, jeżeli by takie przedszkole powstało w Baniach, dowozić dzieci do Bani. Jedno dziecko dojeżdżało, ale ze względu na koszty po prostu zrezygnowało, było to bodajże do biegunowego już 2 lata temu. Trudno mi już w tej chwili powiedzieć. Radna, też nie ma przedszkola. Ja tam wnioskowałam o przygotowanie jeszcze jednego pomieszczenia z tej akademii. Czy zostało to przygotowane? Tak, Pani Przewodnicząca, powiem tak. Propozycja. Przynajmniej na szafę. Nie ma takich szans, bo propozycja przewodniczącej dotyczyła pomieszczenia, gdzie przechodujemy sprzęt. Nie mamy innego pomieszczenia z tego względu, że sytuacja była jaka była. Pomieszczenia, które w tej chwili zajmujemy, poprzednio zajmowała biblioteka.
W tej chwili my wykorzystujemy te pomieszczenia raz bądź dwa razy w miesiącu. Biblioteka zajęła nam wszystkie pomieszczenia, które wcześniej chcieliśmy zaadaptować na przedszkole. Mamy o pomieszczeniu, które Pani wspominała, to jest magazynek na sprzęt. My sprzęt nie możemy do innego pomieszczenia przenieść, bo pozostałe pomieszczenia, które mamy, to są pomieszczenia podpiwniczone, czyli zawilgocone. Sprzęt kupiliśmy niedawno, czyli postoi pół roku góra i będzie do wyrzucenia, nie będzie się nadawał. Innych pomieszczeń nie mamy. W tej chwili nie mamy i nie ma żadnej opcji, żeby udało nam się jakieś pomieszczenie zaadoptować. No z tego względu, że mówię, biblioteka jest gdzie jest, mała szkoła jest, no zakładano, że mała szkoła wyjdzie. W tej chwili w małej szkole jest mała 100 osób. To jest naprawdę potężna grupa dzieci. Zerówka liczy 27 dzieci, z tego co chyba, nie wiem, tam zasięgałam informacji, zerówka w misach jest 15 dzieci i przedmienie około tam 10 osób. Także ściągnąć to wszystko, to naprawdę bardzo dużo dzieci jest. Ja mam pytanie, to płatne jest? Ile się płatne jest? Tak? U nas tak. Forma akademii jest płatna z tego względu, że no nie dostaniemy dofinansowania, bo to nie jest forma przedszkolna, nie stanowi przepisami jako przedszkole. Czyli nauczyciel, wychowawca musi być utrzymywany z pieniędzy rodziców. Stała opłata, czy dziecko chodzi, czy nie chodzi w akademii, wynosi 100 zł. Tak, 100 zł, do tego dochodzą koszty ubezpieczenia, ale to jest nieuniknione, to jest normalne. No i koszt zupki, to jest jednorazowo 2,50 za dzień. Z tego, co orientowałam się, w Łocińcu wygląda to inaczej, rodzice nie ponoszą żadnych kosztów. Za obiad płacą 6 zł, jest to pełne wyżywienie, czyli śniadanie, po wieczorek i obiad. Oczywiście też bodajże chyba od bazydy korzystają z tego. Tak. Nie wiem, może oddaję głos, bo mówię, trudno mi się wypowiedzieć. A jaka opłata jest w Łocińcu? Nie, 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 50 zł na pół roku. Ile? 50 zł na pół roku. Może 50 zł na pół roku. Tak, na pół roku. 50 zł na pół roku? Przybory. Ale chodzi o to, że tak, wcale bym się nie zdziwiła, żeby rodzice w tej chwili na taką sytuację inaczej, w takiej sytuacji inaczej wystąpili. Wynajęli samochód, czyli bus, i dowozili, bo naprawdę koszt, ale to jest wstyd dla całej gminy, dla rady, dla wójta, naprawdę jest wstyd, bo mówię, no rodziców, 11 dzieci wyjeżdża, z tego tak mówię, organizacyjnie, być może jest tych dzieci więcej. I nie ma żadnych myślę, że to wygląda na dzisiaj. Na dziś mówię, że jeżeli jesteśmy w trakcie ustalania, zastanówmy się, nie wiem, co to też nie trzeba tak mówić, że Boćwinka ma miejsce, a ma nie dojrza, tylko że Boćwinka ma mogę do tego, nie, to nie, ja rozumiem, że chodzi o to, nawet nie zasłaniamy się tym, że to Boćwinka, tylko że mamy szansę, ustalamy budżet, zastanówmy się, bo to ciągnie się latami. Na pewno będzie wracać do nas za każdym razem. Dziękuję bardzo, proszę na Radzimek. Myślę, że to jest ciekawy pomysł. Trzeba byłoby porozmawiać z Boćwinką, z tym przedszkolem, ile oni mogliby przyjąć tych dzieci maksymalnie. I spróbować to zrobić w ten sposób, nie męczyć tych dzieci tutaj, bo one faktycznie się męczą. Nie, to jest, no, jak tam zobaczyłem, bo kiedyś miałem okazję odebrać Łukę stamtąd, no to nie dałbym tam tego widziała. Faktycznie to nie ma żadnych warunków. Nie wiem, że zastanawiam się, czy to nie zajmie i tak dopuszcza to, nie? I myślę, że to jest dość ciekawe rozwiązanie. Znów pogłębimy bezrobocie na nasz na dzisiaj od razu można to zrobić, że są tam super warunki, bo słyszałem osoby, która woli tam do dzieci. Pogrążymy jeszcze Czy przepraszam, że za to. Proszę. Moim zamiarem, to, że wspomniałam o busie, nie zdziwię się, jak rodzice to zrobią, nie było to, żeby rodzice tak uczynili, tylko żeby podkreślić, gdzie jest problem. Żebyśmy my coś uczynili, żeby te dzieci nie wyjeżdżały. Tak, ale te dzieci nie muszą wyjeżdżać do Boćwinki. Zróbmy to u siebie. Tak, dobrze, zróbmy to u siebie i ściągnijmy nawet naszym dzieciom, dajmy do przedszkola, ściągnijmy inne dzieci z innych gmin. Bo budy są gotowe przywieźć tutaj do nas. Dlatego mówię, jest propozycja. Tak, ale ustalamy budżet, dlatego ci rodzice przyszli z taką prośbą, jest potrzeba. Ustalmy jakiś, nie wiem, jeżeli jest budynek, zorientujmy się, jaki będzie koszt tego, bo może mówię. No to tam nie mówię, rok to mamy złoty. Ale to nikt nie mówi, żeby tu w tym roku. Bo to będą takie koszty, jak do środka zdrowia. Nie podobne, żeby go wyremontować. Zrobić trzeba tak. Ale nie, chwila. Budynek ośrodka był pełny z własnych środków. Tam nie było żadnego projektu. No, jak a jaki można inwestycje tego zrobić? No to co? 10% kosztów można przeznaczyć na inwestycje. Ale mówię, no to czy warte jest, no problem jest, zastanówmy się. Myślę, że jest sygnał dany, trzeba na tym przekazać.
może w dużej szkole poszukać coś, jakiś pomieszczeń. Proszę, to poznamy. Ja chciałabym jeszcze dodać kilka słów w tej sprawie, bo dobrze wiemy, ile lat już nie ma przedszkola w Baniach naszych mazurskich. Moje dzieci, jestem matką trójki dzieci, czyli jestem już matką rodziny wielodzietnej tak zwanej. Moje dwie córki przewinęły się przez Akademię Małolatka, gdyż nie było takiej możliwości, żeby puścić je do przedszkola, bo nie, no, go po prostu nie było. Jestem bardzo zadowolona, że ogólnie jest coś takiego, ale nie wszystkich stać po pierwsze jest, żeby puścić dziecko do takiej akademii, chociaż nie mówiąc już o tych warunkach, które tam panują po prostu. Jeszcze w zeszłym roku moje dziecko uczęszczało właśnie do tej akademii, tylko ze względu na to, bo ja nie byłam osobą pracującą taką, żebym musiała oddać dziecko do opieki, bo akurat muszę iść do pracy, chociaż jest naprawdę dużo matek takich, które decydują się na taki krok, bo nie mają co zrobić z tym dzieckiem. Nie jest w stanie pójść z dzieckiem do akademii, niż wynająć opiekunkę. Chyba sami wiecie, jakie są koszty akurat opiekunek, czy w ogóle kogoś, kto się zajmie dzieckiem właśnie. No i mówiąc właśnie o tej akademii, moje dzieci uczęszczały do akademii, teraz rośnie trzecie dziecko. Nie wiem, czy w dalszym ciągu ta akademia jeszcze będzie jakakolwiek istniała. Nie wiem, czy znacie Państwo moje dzieci, są inteligentne, mogę się pochwalić swoimi dziećmi naprawdę, tylko ze względu na to, że one miały kontakt z rówieśnikami. Jest bardzo, teraz chodzi moja młodsza córka do zawodu. To nie o to chodzi. Ale chodzi teraz ta moja młodsza córka do zerówki, ma w tej chwili 5 lat. Jest ustawowo obowiązek sześciolatków, które idą do pierwszej klasy, tak? No już nie, przesunięte jest to na 2013 rok. No dobrze, no ale jeszcze tam było, prawda? Pewnie się zmieni. Właśnie, jeszcze pewnie się zmieni. Popatrzmy nawet na tą zerówkę, która jest u nas w naszej gminie. To jest tragiczne, normalnie, co się dzieje z naszymi dziećmi. Jest grupa 27-osobowa. Naprawdę, zajść do tej zerówki są dzieci 5- i 6-letnie. Jedna nauczycielka, która nie ma pomocy, naprawdę taką grupę okiełznać w różnym wieku, to jest bardzo trudno. Gmina miała zapewnić naszym dzieciom do końca czerwca, miała taki obowiązek, zapewnić warunki tym 5- i 6-latkom, które musiały teraz iść do zerówki. Jakie to są warunki? Już nie mówiąc o tym przedszkolu, którego nie ma, mówiąc o tych dzieciach, które zaczynają naukę w szkole. No w ogóle będę myślał nawet oddzielne wejście do takich dzieci. Chociaż. Także na, skoro nie zajęła się zerówką. Aha, przepraszam. Proszę bardzo, chciałam powiedzieć, że pan Łodzimek, tak? Kwestię musa i wyjazdu do Podświęki poruszył. Wydaje mi się, że gdyby rodzice chcieli powiedzieć do Podświęki, co mogliby się skrzyknąć z busa, bo wiele osób ma busy w Baniach, mogliby zrobić się przez składkę do pani Bóg, żeby ci dowodzić, prawda? Nie chodzi o to, że mamy ludzi, mamy parę, które tutaj na dokumentach pokazuje, że są pieniądze z Unii, żeby to przedszkole powstało. Mamy tylko panią magister wychowania przedszkolnego, która mogłaby się zająć tymi dziećmi, nauką tych dzieci przede wszystkim. Mamy lokal, budynek, właśnie tu Straż Graniczną i wydaje mi się, że to nie jest inwestycja. To jest inwestycja na lata, bo dzieci są i nie zawsze będą. Fakt, że jest ich coraz mniej, no bo boję się dzieci, że to nie jest. Ale na dwie grupy przedszkolne spokojnie wystarczy. Dwie grupy. Na przykład nawet nie możemy wywozić dzieci do Bania, do przedszkola. Jeżeli na publiczne przedszkole będzie, to wydaje się, że po prostu. Pamiętajcie, że zerówka też kiedyś była przy przedszkolu. Także może dość problem. Ja przepraszam, że wcześniej była ta sytuacja, że problem z przedszkolem był poruszony wcześniej już. Orientacyjnie objechałam kilka takich przedszkoli i ciekawe jest to, że każdy jest zdziwiony, że w takiej gminie jak u nas zerówka jest oddzielona. Ona przeszła do podszkoły. Nigdzie tego się nie robi. Zerówka jest razem z przedszkolą. Posłuchajcie Państwo, ja myślę, że ale tak, ale wszyscy wiemy dobrze, że na ten czas ja mogę powiedzieć, akurat nie wiem, czy ktoś w tej sytuacji wtedy był. Moje dziecko wtedy, kiedy zamykali przedszkole, moje dziecko chodziło wtedy do przedszkola. I nie jest prawdą, że wtedy dzieci nie było. Wtedy dzieci były, tylko stała opłata została podniesiona z wysokości 50 zł na 200. No właśnie. I dzieci były, rodzice wycofali dzieci i wtedy, zamiast radni, jeżeli nawet tak zrobili,
zostawić ten budynek. Proszę bardzo, wejdźcie, mieszkajcie bez możliwości sprzedaży i przeróbki. Z chwilą, kiedy będą dzieci, wracamy do przedszkola. Budynek został sprzedany, no i skutki są całkiem. No może, to słuchajcie, ja mam jeszcze opłatę podniesioną, żeby się pozbyć. Powiem tak, trudno mi powiedzieć, jaka to grupa dzieci była, ale była spora, bo jednocześnie w przedszkolu była zerówka. Zerówkę prowadziła pani Marysia. A przedszkole pani Jasia Lata. Wszyscy doskonale ją znamy. Ja mam taki temat, bo tak się trochę orientowałem, jak te opłaty wynoszą, że przedszkola, Gołda, Polecka, Obusów akurat. No i te opłaty niestety są teraz wysokie za przedszkole. No i nie wiem, na jakiej zasadzie, czemu w Poćwince tak jest mało. I ewentualnie no dobra, i gdyby takie przedszkole powstało, czy tym rodziców było stać na jakieś opłaty jeszcze? Ja powiedzieć w tej sprawie. Pan mówi, że są wysokie, no to proszę podać mniej więcej orientacyjnie, jaka jest cena za przedszkole. No 300, bo w Gołdarii no, 400. Ja panu akademia kosztuje 100 zł, tak? Opłata stała. Czy 6 zł za obiady, to wychodzi średnio 50 zł, dajmy na to. 2,50, przepraszam. 50 zł. To jest już 150 zł. Dziecku trzeba dać coś do plecaka, no bo jedną zupą samą się nie naje, prawda? Licząc 5 zł tylko dziennie, no to jakie są ceny? No, to wychodzi około 250 zł. Jakby nie było, no to czy przynajmniej nie byłoby właśnie przybory, wyprawkę na dzień. Tak, no ale tak. Żeby chętnie w ogóle, jeżeli takie opłaty były, trzeba rozważyć ten temat, bo pani mówi, że drogo ta akademia Małolata dosyć, nie każdego stać. Jakby było takie przedszkole i one by było droższe. Znaczy, ale może ja no, nie może nas nie stać na tym akademię. Chodzi o to, że chcemy dobra swoich dzieci i tak. Ja się myślę, że tutaj już są o to chodzi, bo tak, w Akademii Małolatka dzieci ponoszą stałą opłatę, czy chodzi, czy nie, tak jak mówiłam, 100 zł. Koszt obiadu 2,50 to ubezpieczenie. Do tego każde dziecko, wiadomo, że o tej złotce nie utrzyma się te, tam w zależności 6 czy tam ile godzin rodzic puszcza. Także musi coś dokupić i łączny koszt, myślę, że nawet jak temu dzieciaczkowi dziennie kupi jakiegoś batonika czy coś, zamknie się w granicach jakichś około 300 zł. Tak, ale w przedszkolu takim, o którym my mówimy, tam jest na przykład język angielski. Tam jest jakiś pedagog. U nas nie ma nic, bo teraz na przykład mamy ofertę, która wpłynęła. To znaczy, że u was drogo jest. No nie ma innej możliwości. Nie mamy innej możliwości po prostu. Wpłynęła oferta prowadzenia języka angielskiego i myślę, że to by był dobry sposób, tylko znowuż to jest po kieszeni rodziców, bo jest za 50 minut przeprowadzonej lekcji z takimi małymi dziećmi, to jest koszt 5 zł. Także dodatkowe koszty, a tutaj już to jest wszystko zamknięte w jednej kwocie. Ale jeszcze może tak. Proszę bardzo. Nie wiem, dlaczego w Boćwince jest tak tanio. Więc proponuję, żeby porozmawiać z Boćwinką, na jakich to zasadach, na zasadach to działa. I dlaczego to jest tak, kto to dopłaca? Myślę, że panie radny, przygotowała, a ten projekt tam opiewa, że było dofinansowanie na remont, na wyposażenie i 2 lata utrzymanie właściwie tego przedszkola, a po 2 latach już trzeba... A co będzie płacić? Więc jeżeli jest taka możliwość skorzystania z tego przedszkola z Boćwinki przez te 2 lata, za darmo, to dlaczego nie możemy na przykład jako gmina dołożyć do transportu i tych chętnych, czy zawieźć busem, czy zawieźć autokarem? Koszt autokaru nie jest duży i ale ewentualnie... Ale nie wiem, czy jest... się od zawsze wozić takie maleńkie dzieci? Słuchajcie, ale wozimy dzieci, dowożą dzieci rodzice. Dowożą, więc ja wiem. No to myślę, że to... Proszę was, na ale chodzi o to, że ten problem byśmy rozwiązali od razu. To jest dla dobra dzieci już. Oni tam uczą języka, oni tam jeszcze się czegoś uczą, mają to wyjaśnić. Nie, to jest nie wiem, jak to. Dlatego niekoniecznie, to ze starszym. Nie patrzysz na Łukasinkę. Mówimy o dowożeniu, ale trzeba się zastanowić nad względem bezpieczeństwa. To jedna sprawa, druga sprawa. Dzieciaczka trzeba wsadzić w foteli. To nie są, to są koszty. Gmina też tego nie pokryje, ale dla rodzica 200-300 zł wydać na foteli, to też tak? Każdy ma. W kwestii bezpieczeństwa dzieci najlepiej może się dowiedzieć, czy Łukasz może prowadzić z nimi zajęcia sportowo-rekreacyjne. Proszę bardzo, niech powie jawno, że trzeba uważać. Dokładnie.
każdym krokiem trzeba coraz się zastanowić, aby krzywdy... One po prostu są wszędzie. Tak. Nie sposób jest ogarnąć, mówią te 15 osób. Proszę bardzo. Trzeba powiedzieć, że nie jestem od półtora roku, z tego co wiem, dwuletnie dzieci i to dziecko musi same, żeby nie było problemu na przykład jakiegoś tam pampersowego czy coś, bo my nie mamy warunków. Wcześniej też się dowiadywaliśmy, chcieliśmy wejść w program, który by pozwolił na dofinansowanie akademii. No i teraz mogę powiedzieć, że nie możemy przystąpić, a wiecie dlaczego? Zabrakło nam 1 metr kwadratowy. No to właśnie trzeba polepszyć. Polepszyć, tak. Ale nie jest. Przewodnicząca, że jest, nie jest. Ale, przepraszam, można by przez biblioteki trochę nawet. Mówimy cały czas o pomieszczeniu, wiesz dobrze, jak to nas funkcjonuje. Ja nie wiem. Pomieszczenie przylega, tam trzyma, to jest magazynek. Nie, ale ja pani na pewno z tej biblioteki ukraść trochę. Moim zdaniem to... Zamienić pomieszczenie. Ale jak, nie ma możliwości. Gdzie? Ale gdzie? No właśnie o to chodzi, że tam gdzieś, no tak. To trzeba zrobić jakieś naprawdę wizje, zobaczyć, czy jest możliwość. Proszę Państwa, no my nie mamy innej opcji, mówię, staraliśmy się o projekt, zabrakło nam 1 metr. No to widzicie, a my się proszę Państwa, ja myślę, że wynik ten problem przedszkola, że kredyt to wszystko, bo jest zapisane panu wójcowi. Zobaczymy, co się da zrobić. Może rzeczywiście tam usztuplić troszkę tą bibliotekę, poprawić warunki z tej. Jak na razie polecasz te warunki, chociaż tutaj. Ja wnioskowałam o to, no to tak. I tym bardziej, żeby się dostali jakieś sprawy. Zlekceważone, ale problem wrócił i myślę, że będziemy tutaj negocjować, żeby jak najniższym kosztem poprawić warunki, bo przedszkolu nie wiem, czy się da. Trzymamy ze sobą moją przewodniczącą, niech wójta rozważy się, realizuje, niech powiększy nasze pomieszczenie, jeżeli polepszy taka możliwość. Na razie, proszę bardzo, poznaliśmy pomieszczenie o troszeczkę więcej. Może ja się wypowiem, bo ja jestem pedagogiem, przepraszam bardzo. Od wielu lat się zajmuję dziećmi, niejedne wychowałam i pomagałam. I no po prostu to są takie małe dzieci, że naprawdę tu trzeba uważać na nie na każdym kroku. Ja widzę, co tu się dzieje. Jak ja przechodzę na przykład po Weronikę, tak, Gil, bo pomagam dla pana Kazika od wielu lat też ją wychowywać. No po prostu to jest koszmar. Aż mi się skóra kroi, jak te dzieci są, no na scenie są, nie ma wychowawcy. No tu też tkwi błąd w wychowaniu. Naprawdę, nie ma pomocy profesjonalnej, która by też pomogła nawet tej pani prowadzić to wszystko. To jest tak niezorganizowane, jest tak źle to zorganizowane, naprawdę. Nawet tu tkwi problem. Trzeba by było się naprawdę głęboko zastanowić. Ja na przykład swojego dziecka bym tam nie dała. Naprawdę. Nie ma gdzie butów włożyć, nawet gdyby. Jest sanepid, żeby tam go zajął, to jest naprawdę, by szybko to zamknęli. No rodzice twierdzą dobrze, że jest, no ale to naprawdę jest tylko kwestia czasu, żeby tam coś któremuś dziecku się stało. Naprawdę. Bo nie ma tam nawet zajęć prowadzonych, normalnych zajęć. Rysunki rysują nie dzieci, tylko pani wychowawczyni. No proszę, no proszę pani. No to jest naprawdę śmieszne, no żeby rysunki dzieci przynosiły, a nie są te rysunki narysowane przez dzieci, tak? Słuchajcie, zwiększyć metraż. Jakoś osobę jeszcze zatrudnić, zwiększyć te dostawy. Znaczy, zatrudnić, tak, tylko na jakiej podstawie? Na jakiej podstawie? Może się znajdzie na jakiej podstawie, tak. Dzieci nie mają normalnych zajęć, dlatego że to jest różna grupa wiekowa. Różna grupa wiekowa, to są 2-3-latki, 4-latki, nie da się w jednej grupie przeprowadzić. Dyrektora porę złotych w budżecie trzeba było oddzielać gdzieś pomieszczenie, jakieś, żeby starsze dzieci miały zajęcia przeprowadzone, młodsze w tym czasie się zachowują. Nie wiem, nie mamy takich pomieszczeń. Proszę bardzo. Ja sobie nie wyobrażam dwuletniego dziecka przyprowadzać, zabrać do autobusu i żeby im obca osoba wyjeździła dziecko dwuletnie, które jest jeszcze na tak małym dziecku. Nie, 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 nie zgodzi na to. Nie, mamy i płacie. Może to nie zmieniać, albo zaraz. Powiedz, że nie wiem, że rodzic może jechać z dzieckiem teraz. Ja dlatego mówię, że na dzień dzisiejszy, ja gdybym miał małe dzieci takie, to bym już to zrobił. Woziłbym to do Łodźwinki. Ale to nie jest rozwiązane. Ale na dzisiaj jest rozwiązane. Na dzisiaj jest.
na dzisiaj jest rozwiązanie. Na jutro jest rozwiązanie. Jak wszyscy zaczną chodzić, to u nas w gminie dalej nie będzie tego przedszkola. Bo wszyscy będą chodzić do rozwiązania. Bo problem wyniknie taki, jaki był, że przyjdzie płacić za przedszkole, jak tam mówi tutaj zastępca przewodniczący, około 300 zł i znowu nie chce płacić. Ale, ale ci ludzie, którzy teraz prowadzają dzieci do władz. Właśnie. Ja bym wykorzystał tą okazję. Ponoszą koszt około tam 250-300 zł. Ja bym wykorzystał tą okazję, bo dźwięka, dopóki tam jest za darmo. Czemu tego nie wykorzystać? Ja przepraszam bardzo, jeszcze kilka słów. Słuchajcie, reasumując to wszystko. Na dzień dzisiejszy wiadomo, że to przedszkole, co Państwo mówią, nie może powstać ani w miesiąc, ani w pół roku i tak dalej. Ale na dzień dzisiejszy trzeba coś, jakieś starania poczynić. Czekajcie, starania trzeba poczynić, ale na dzień dzisiejszy trzeba polepszyć te warunki tutaj w Akademii Małolata. Może jakoś osoby tam w jakiś sposób dotrudnić, zwiększy się ta liczba wtedy tych dzieciaków. No i będą lepsze warunki tutaj na razie, no, przejściowe jakieś warunki, a o tym to trzeba myśleć, no może... Ale nie zostawmy tego... No zgoda, ja mówię, bo tego my nie zrobimy tak w pół roku czy w rok, no wiadomo, trzeba poczynić jakieś starania, środki i tak dalej. No trzeba może coś zadziałać, ale na dzień dzisiejszy to zróbmy chociaż jakieś lepsze warunki tutaj w tym GOP-u. No. Znaczy bo na dzień dzisiejszy to wygląda i myślę, że jeżeli tak to na tym pozostanie, to tak dalej będzie kilka lat. Wiemy dobrze, że pomieszczenie nie pomniejszymy. Biblioteka przychodząc stąd do nas, nie pracuję w bibliotece, to nie umiem dokładnie sobie określić, ale ileś musiała spisać księgozbiorów. Musiała się pozbyć tego. Skutki, sama wiem, studiowałam, po książki musiałam jeździć do Wodarki, do tego Rzeba, bo nasza biblioteka musiała spisać książki. Więc nie róbmy tego, bo my po prostu tniemy kulturę z każdej strony, gdzie jest możliwe. Gdzie jest możliwe? Nie róbmy tego, bo to się zemści za parę lat. No proszę, ta pani jeszcze coś chciała mówić, ci przerwę zrobimy. No i to jeszcze tylko słowo bym chciała powiedzieć. Z tego co wiem, to w Łodźwince już 2 lata minęły. I oni dalej to prowadzą. Bo ja się dowiadywałam się i te dziewczyny mi powiedziały, że byłam w poniedziałek właśnie tam, oglądać jakie są tam warunki. Tam naprawdę są tylko 2 sale. Tam nie ma żadnych cudów, że tam jest na przykład duże pomieszczenie. Tam są tylko 2 sale i to też nie są duże te sale. I oni naprawdę już dłużej to prowadzą niż 2 lata. Te 2 lata już przekroczyły. 3 lata. Dziękuję. Zapraszamy przed.